Kolego Marko, obiecany film z dedykacją dla ciebie. Sprawy melonowe i kiwano. Dla państwa też rzecz jasna. Ale kolega poprosił mnie, by nagrać, by pokazać te moje melony. To jest stanowisko 2A. Rośnie tu kilka tylko sadzonek melonów. Wejdźmy, bo główne nasadzenie melonowe jest na stanowisku numer 3. W takim idealnym, niby, lecz takim nie było, nie jest. To stanowisko numer 3 melonowo-arbuzowe. Mimo że jest tam mnóstwo słońca, niestety tam sadzonki są niewiele większe niż posadzone zostały. Zaledwie 3 melony zawiązały się na tamtym stanowisku. Natomiast tu na tym 2A jest właśnie kilka najgorszych, najmniejszych sadzonek posadzonych. I zobaczcie, co się tu dzieje. Tylko nie poplączmy jednego warzywka. Kiwano. Dwa rodzaje kiwano. To są liście kiwano. Przepiękne. Zmieszane razem z melonowymi. Zobacz, Marko, a jak u ciebie? Zaraz będziemy zaglądali tam pod spód. Włączę w razie co lampę błyskową, bo ciemność zapada w 8:30, to znaczy 20:30 już jest. Marko, jak twoje kiwano? Musicie wiedzieć, że kolega w zeszłym roku uzyskał owoc kiwana o żółtym kolorze i okrągłego, kolczastego. Bo do tej pory znałam ja i on i pewnie nie jeden z państwa kiwano owalne, niczym granat. Lecz ja w zeszłym roku wygrzebałam gdzieś tam w świecie nasionka i z kolegą wysialiśmy kiwano okrągłe. U mnie nie wykiełkowały nasionka, u kolegi tak. No i miałam przyjemność owoc dostać od niego. Zebrałam nasionka, wysiałam i tu są właśnie, któreś z tych liści należą do okrągłego kiwana, a któreś do owalnego. Potem zobaczymy, nie wiem czy dziś się to uda odnaleźć. Różnice w wyglądzie liści obu kiwano. Najpierw zobaczcie. Są liście brzydkie. Marko, widzisz ty? Melonowe. Zobaczcie, do jakiej odmiany należą te wstrętne liście. I to są najgorsze liście melonów. Wszędzie jest pięknie. Minimalnie gdzieś tam się coś nie dzieje fajnie. Czyli tak. Jest to melon Cantalupa. I tu są owoce. A ogólnie owoc nie jeden jest na tym stanowisku melonowy. Czyli melon Cantalupa podatny jest bardzo na choroby. A jeszcze dodam, że stanowisko to jest półcieniste. To znaczy, kto pamięta stanowisko numer 2, które było cieniste i 3 godziny słońca miało, tam za tym foliakiem i tam arbuzy bardzo źle i w ogóle melony rosły. No, to tu jest dużo więcej słońca niż 3 godziny, ponieważ sąsiad przyciął drzewa wielkie, mamy nowego sąsiada, zaprowadza porządki i trochę blasku dostajemy. Hurra! No i nie ma tu tak wielkiego domu, jak właśnie tam przy stanowisku numer 2. To ja teraz przejdę tak wzdłuż, zanim zaczniemy owoce oglądać i znajdywać je. Przejdę i pokażę liście oraz jakie odmiany rosną.
Melon z moich nasion, a nasionka dostałam z Sum, z Ukrainy, ze 3 lata temu. Owoc był żółty, okrągły, słodziutki, pyszny. Odmiany nie znam. Cześć, Kiciuś. To proszę, tu są liście. Kiciuś, nie szturchaj. Fajnie, że jesteś. Zaraz lekarstwo dostaniesz. Zaraz. Bo znowu mi się wtrąca w nagranie kotek. Tak. A zresztą zajrzymy od razu. Melon z Sum. Tu mam. Owoc. O. Na razie jest zielony. Jest większy niż pączek. On ma być żółty. Taki mocno żółty, nasycony kolor. W zeszłym roku melon był mniejszy niż ten, którego trzymam w ręku. A lampę załączę. O, od razu inaczej. Nawet te chore liście ładniej wyglądają. Lipca zawiązał się. Rzeczywiście jest słodziutki, pyszny. Ten melonik poszukamy, do jakiej odmiany należy. Odmiany o takich liściach. Idziemy w tą stronę. No wiecie co? Nie lubię szukać, dokąd prowadzi pęd melona. Tu złapałam. To pęd się kończy. Złapałam tu kolejny. On też się kończy. Grzebię dalej. Kurde blady. No nie ma. A zobaczcie. A tak naprawdę. To ten maluszek. Gdzie on teraz jest? To ten maluszek jest przypisany do melona tego właśnie. Sum. No i taka to robota. Marko, wiesz co, wybacz, ja chyba nie znajdę tam. Ja nie wiem, jak się mam za to zabrać. Boże, aż się boję. Nie no, pokażę. Tylko wiecie co, może nie w dzisiejszym filmie. Może za dnia po prostu. Diabli wiedzą. Dobra, to chodźmy dalej. Mamy tu teraz melon Cantalupa. 17 lipca zawiązał się ten owoc. Ten jest mniejszy, deczko, od pokazanego. Jest obok drugi, większy ten. Ten zawiązany 15 lipca. Nigdy nie jadłam wcześniej. A to są granulki przeciwko ślimakom. Deszcz był, przykleiły się, ale no nic, to wszystko zostanie umyte. Deszcze będą padały, więc spokojnie. A żeby takie granulki zaszkodziły człowiekowi, to musiałby je jeść, 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 po prostu jeść. A nikt tego nie robi, więc się taką drobnostką nie należy przejmować. Czyli tak, tu mamy odmianę Walencja. Tylko czy jest melon? No tu będzie trudno mi. Arbuzik, owszem. No i co? I melon Walencja taki ma liście. O. Też chorują.
Kantalupa ma takie. Czekajcie, żebym nie pomyliła. Nie, nieprawda, źle. To jest kiwano liść. A kantalupa, ma też takie. Czyli i Walencja, i kantalupa mają podobne liście. Sum ma ładniejsze. To są sum. A tu zobaczcie. Tak, gdzieś tam tykwa jest. Worted Australian z kwiatkiem. Pierwszy raz w życiu mam takie ujęcie, że się tak wyrażę. Bo tykwę do tej pory raz w życiu tylko miałam kobrę. 3 lub 4 lata temu. Ta ma mnóstwo brodawek. Worted Australian. Obok kolejna. Kwiatki kwitną wieczorem. Tu kolejna, tu już przykwita kwiatuś. Usycha. Miała się tykwa piąć po śliwce. Sznurek dostała, ale jej muszę wiecznie pomagać. O, tu jest moment, kiedy już sobie zaczęła radzić sama. Wąs szczepny owinął się wokół gałązki. Ruszajmy dalej. Ja tak myślę, Marko, wiesz, żeby podłożyć tu, nie wiem, czy skrzynki plastikowe z otworami, żeby to oddychało wszystko. Po prostu nie wiem. Na pewno ponagrywam od dołu w ten sposób, żeby dojrzeć owoce. Tu jest jakiś melon, ale weź właśnie znajdź, człowieku. Trochę poniszczę łodyg. Nie wiem, co to jest w ogóle. A tam, o, właśnie widzicie Państwo, ja to zbliżę. Takie kolczaste, coś okrągłe. Proszę bardzo, to jest kiwano, które będzie żółciusieńkie, okrągłe, kolczaste, większe od piłki ping-pongowej. Teraz widzimy wspólnie pierwszy raz go w tej postaci. Ha. Słuchajcie, Marko, ja cię bardzo przepraszam, kolego, nie nagram teraz całego. Za duże to jest, wiesz co, przedsięwzięcie. Rozumiesz pewnie sam. Miałeś przypadki też przecież takiej dżungli, buszy. Nie wiem, co tam się dzieje. Jeszcze na oczy nie widziałam kiwana owalnego, czy ono w ogóle jest. Także ja zakończę ten film, bo to bez sensu. Słuchajcie, teraz jest. Chociaż podobają mi się takie nagrania w oświetleniu. Czy coś tu jest widać? Ach! Tu nic. Tu natomiast są dwa, nie tylko dwa, są większe egzemplarze. O tym później. Tak wyglądają. Słuchajcie. Tak wyglądają. No, są tutaj, są i tam. Wielkorudy. I tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, ja też wszystkiego nie wiem. To, co pokazałam, to niech narobi smaka na oglądanie, słuchajcie, filmiku kolejnego o melonach. Postaram się jak najszybciej nagrać, bo już nowo czas ucieka, roślinki rosną, zmieniają się. A teraz się pożegnam widokiem na tą przepiękną fasolkę o czerwonych kwiatuszkach. Już zawiązują się strąki. A zaraz powiem, jaka to jest odmiana. Boże, no i zobaczcie. Już jest
15 minut filmu. Kitek się niecierpliwi okrutnie. Musi wziąć drugie lekarstwo. Już tak około godzinki temu powinien. I już tu mieliście. Czereśni zaczepia nawet. Już idziemy, kawalerze. Mry. Powiemy jeszcze odmianę? Powiemy. Au, au. Już idziemy jeść. Już idziemy jeść, słuchajcie, tylko szybciutko. By się dostać do odmiany. Aha, tu już przestawiłam fiszkę. Espagne Violet. Tak jest napisane. Marko, i bądź cierpliwy, będzie film. Na pewno. A wszystkich Państwa pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego razu. Noc zapada. Jeszcze będzie film z tej dżungli warzywnej, która robi co chce. A my teraz zmierzamy. O, lecimy. Lecimy na kolację. Chodź. Nie do arbuzów. Ty na skróty. Kocurek. A kiku. Cześć. No chodź, chodź. Idziemy. Misiek. On opłotkami. Tu jest beczka, gdzie wchodzi 70 litrów wody. Opuszczamy to stanowisko numer 2A. Idzie i idzie przez swoje wejście i inny kotek.